Czego nie może zabraknąć w świętach? Przede wszystkim Pana Boga nie może zabraknąć, tak? Czyli tak. Pójścia na pasterkę. A czy w Waszej rodzinie zawsze ten duchowy aspekt miał też tak ważne znaczenie, czy te święta będą pod tym względem inne? Kiedyś tak nie było, kiedyś właśnie żyliśmy w jeszcze większym pędzie. Dzisiaj rzeczywiście wszyscy mamy te priorytety poukładane zupełnie inaczej niż parę lat temu. Rok temu to jeszcze nie było to, co teraz jest i jakby z dnia na dzień coraz bardziej zagłębiamy się w wiarę, jakby to wpływa naprawdę niesamowicie na naszą rodzinę. Człowiek jest taki szczęśliwy po prostu, że przychodzi do domu i wszyscy mówimy o tym samym tak właściwie. Skąd taka zmiana? Co się takiego wydarzyło, że odnaleźliście tę wiarę w życiu? Przychodzi taki moment, kiedy właśnie coś się zadzieje. Te doświadczenia bywają na pewno bardzo różne. Ja znam wiele świadectw, które mówią o tym, że może się coś zadziało przez chorobę, może jakieś tragiczne wydarzenie. W naszym życiu to jest też przedziwne, że w zasadzie możemy powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia u samego szczytu. Wszystko dobrze idzie, kariera toczy się rewelacyjnie, mamy dom naszych marzeń i nagle, będąc jakby w tym posiadaniu, zdaliśmy sobie sprawę, że jednak jest jakaś luka, jest jakaś pustka. I to był trochę taki krzyk rozpaczy i ta myśl taka, że ja nie wiem co dalej. Ta najważniejsza wartość przez lata została jakby odkładana, przekładana w tej drabince na jakieś tam inne miejsce, bo nie można powiedzieć... Ta najważniejsza, czyli co? Najważniejsza, Pan Bóg. Przykazanie pierwsze. Więc nie można powiedzieć, że może nawet ostatnio słyszałem, że to nawet nie było tyle nawrócenie, co opamiętanie, czyli że opamiętaliśmy się, gdzie ta hierarchia, jak ona powinna być poukładana. Jakiś duchowny stwierdził. Tak, i mówiąc najkrócej, Pan Jezus przyszedł po prostu do mnie. Ale jak to przyszedł? W jakimś śnie? Jak do rybaków powiedział, dobra, przestań się już tym zajmować, pójdziesz za mną, teraz będziesz robił inne rzeczy. Powiem szczerze, że to był najpiękniejszy głos, najpiękniejsze powołanie, jakie mi się zdarzyło w życiu i tak zrobiłem. A jak to zrobić? Jak to serce uchylić? Usłyszeć ten głos Boga i wiedzieć, że to jest Pan Jezus? Ja nie mam złotej recepty na to. Ja wiem, że to naprawdę pochodzi z takiej miłości, którą musimy znaleźć w sobie, w swoim sercu i otworzyć drzwi. A wtedy to już się bardzo dużo rzeczy zadzieje i nie będziemy mieli już na to wpływu, będziemy tylko podążać za tym głosem. Wycofałeś się z wielu aktywności telewizyjnych, zawodowych też. Tak, wycofałem się, ale tylko dlatego, że powołuję do życia fundację, która będzie pomagać młodym ludziom. I może będę musiał zakasać rękawy i zabrać się do takiej pracy właśnie, żeby ludziom pomagać, to chcę to robić. Karmiłeś sławy, koronowane głowy najbogatszych tego świata, teraz będziesz karmił bezdomnych. Papież Franciszek ogłosił ten rok miłosierdzia i tak naprawdę należało sobie w ogóle zadać pytanie, czym jest to miłosierdzie, co to takiego jest? No co to jest dla ciebie? Wszyscy znamy te formułki jakby i to jest cała też moc przyjęcia Jezusa do swojego życia, tak? Kiedy Go zapraszamy, to On tłumaczy te rzeczy, które tak, jak chodzimy do kościoła, spływają po nas. One są takimi hasłami. Otwórzcie światło, przyjmijcie Jezusa, działajcie, dzielcie się, czytajcie Ewangelię, ale gdy tak naprawdę siadasz i pytasz sam siebie, czy to robisz, to te odpowiedzi za chwilę same przypływają. Można na pokaz wiele rzeczy powiedzieć, obiecać i tak dalej, a Pan Jezus i tak powie, ja pytam o ciebie. Więc jak zabierze nam te wszystkie zabawki, którymi się poobstawialiśmy, które nas tłumaczyły, no, że przecież dlatego ja nie żyłem tak i tak, bo znaleźli się ci wszyscy ludzie, te wszystkie sytuacje, to staniemy w nagiej prawdzie, jacy my byliśmy. A jak to wpływa na twoje relacje? Że ona przecież jest miłością od pierwszego wejrzenia, to już lepiej chyba być nie może niż było. Jeśli porównamy miłość do takiego strumienia światła, I żona to jest ten strumień światła, ale odjedziemy troszeczkę mikroskopem dalej, bo dostrzeżemy jeszcze w swoim życiu Pana Boga i zobaczymy ten potężny słup światła i miłości, który idzie od Niego i te dwie rzeczy się połączą, no to odpowiedź już jest naturalna sama. Jaka wtedy jest moc tego wszystkiego? Jak spotkać tego Pana Boga w tym wielkim mieście? Jak wiara zmieniła Was? Wcześniej wydawało nam się, że te relacje są bardzo dobre, bo nigdy nie mieliśmy problemów jakby z relacjami w domu, w rodzinie, między córkami i synem. To, co dzisiaj się dzieje,
to jest nieporównywalne do tego, co było kiedyś. To co się na przykład zmieniło? Bo ja przecież czytałam, że u was to miłość od pierwszego wejrzenia, że drugiego tak. dnia po poznaniu się tak. zaręczyliście. Historia jak z bajki, co może być jeszcze lepiej? Potwierdzam. Wydaje mi się, że dzisiaj ta relacja ma fundament, taki mocny fundament, którego po prostu żaden wicher by nie zburzył. Na przykład mój mąż był dosyć dużym zazdrościkiem, mogę powiedzieć. Się nie dziwię. Też jestem zazdrosna, bywałam zazdrosna, ale dzisiaj tego problemu w ogóle nie ma, bo jest ta relacja zbudowana na zupełnie czymś innym. To jest to ogromne zaufanie wynikające jakby z podstaw wiary, że żadne z nas nie zrobi drugiemu człowiekowi po prostu krzywdy. A jak się zmienił sam mąż? Bo on był znany z dosyć ostrego wizerunku. Tak, programy nie pomagały, żeby zmienić ten wizerunek. To on jest po prostu dużo bardziej wyciszonym, spokojnym człowiekiem. Z Panem Bogiem też jest ogromna przygoda i to jest przepiękne, że tak naprawdę każdy dzień zaskakuje pozytywnie. No i u nas było dosyć dużo takich zaskoczeń. Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że on po prostu będzie dalej nas kierował i tego chcemy przede wszystkim. Never wanted to hurt you, but you